Witajcie w kolejnym filmiku. Witajcie w Night City. Pozwólcie, że ja sobie jeszcze uzupełnię tylko piciu. Dziś guarana. Ej ty, ta, do ciebie mówię. Łączysz się z siecią, co? Cóż, na twoim miejscu bym tego nie robił. Korporacje mówią, że nowa sieć jest dobrze zabezpieczona. Powtarzają, że nauczyli się na błędach. Z tych ich przeszklonych gabinetów wygląda to na pewno zajebiście. Ale nie daj się zwieść. Internet to po prostu zgniła łajba. Okej, ostatnio robiliśmy sobie... No, z czym mi się tutaj coś nie rozstroiło. Nie. Wszystko gra. Siogro. Ostatnio robiliśmy sobie, prawda, takie poboczniaki, jakieś tam podejrzenia czegoś tam. Aha, a teraz musimy jechać tutaj. Czy mnie się uda tutaj wezwać mój motocykl? Zaraz zobaczymy. Jest. No, widzicie. Normalnie nieprzygotowany jestem. Napój nie wlany do kubka. Tabaka nie wysypana. Ja mam taką miseczkę fajną, widzicie. Malutką, w której sobie tam tabaki nabieram. Żeby mi się to nie rozwalało po całym biurku. I jest mój motocykl. Teraz już mój. Przedtem należał do Skorpiona, jednego z członków Aldecaldos. A my popatrzcie, znowu się po tych górach musimy tłuc. Tutaj niepokoi mnie fakt, że jeszcze nie trafiliśmy na tego mnicha, który by nas tutaj poduczył medytacji. Ale może niedługo. Ja mniej więcej pamiętam, gdzie on był. Ale to jest, wiecie, tak mniej więcej. Arasaka. I teraz tak pytanie, czy my mamy coś tutaj do sprzedania? Chyba nie. Tutaj mieliśmy jakieś takie pomniejsze. A to za 300 można, to za 300. To też. Ten jest piękny, słuchajcie, 1034, normalnie jeszcze puste miejsca na modyfikacje. O, to jeszcze sobie jakieś tam modyfikacje dokupimy. Cały czas podejmuję decyzję, w co by tu jeszcze zainwestować. Pięknie są tutaj, jest położona tutaj ta trasa. Jest chyba jakiś most, nie, przekaźnik. Coś mi się przyblokowało. Zaraz, ale gdzie ja jadę? No to już jedziemy do Kerego niechcący. Widzicie, człowiek się... Zagapiłem się na widoki i pojechałem za daleko. Kerry! Co tam, Kerry? Cokolwiek robisz, przestań i przyjeżdżaj do Mariny. Czekam tu na ciebie. Okej, będę tam niedługo.
Zajebiście. To czekam. Night City Marina, Pirs 4. Dzięki, Kary, przyjąłem. Co znowu? Dobra, stary, nie ma sprawy, będę. Oczywiście Kerry jest homoseksualistą, ja nie, ale co jednak w żadnej mierze nie przeszkadza mi się z nim kumplować i od czasu do czasu napić. Ja coś czuję, że niezła bibka się szykuje. Wow! Ale jazda! Że się uciekamy stąd! Znaczy wi, chciałem powiedzieć. Przepraszam, przepraszam, nie wiedziałem. Przepraszam, zostałem jolkę. Co jest? Co za uparty skurczybyk, no? O-o. Dobra. Koniec miłości, majtki na dupę. Mówisz? Co jest? Aha, niechcący wcisnąłem nie to, co trzeba. 7A, 1CBD, dobra. 7A, 1CBD. Co jest 1C? Nie wiem, naprawdę nie rozumiem tutaj tego. BD, dobra, spróbujmy. Aha, to jest E9, dobra. I tu jest tak, BD, BD, 7A, dobra. Go sleep. Sorry, ale nie mam teraz czasu odbierać. Zarobiony jestem, no. Co my tu mamy? Aha, to jest taka duża misja, pamiętam ją, ale poczekajcie, zobaczymy, co tam nam przyszły za... Dyspozytorka policji. Aha. Do wszystkich jednostek. Czyli wieżyczek mi się nie udało załadować im. Trudno. Dobra, wchodzimy tu po cichu. Tam chyba widzę jakieś cuda. Jest. Sonda właśnie dostała cyberpsychozy. No tutaj nic nie ma, żadnego wejścia, nic. Do tej wartowni. Nie widzę, że ktoś tu się nieźle bawi. Bardzo nieźle się bawi. Słuchajcie, to ja najpierw idę tutaj od lewej strony, sobie wyczyszczę. To jest pewnie lądowisko dla afałek. Jak
jakiś dron się popsuł. Weźmiemy coś z niego i trzęsę. Chyba nie. Chyba nie. Dobra. Idziemy dalej. Cyberpsychoza u takiego czegoś. Nie wiem, co to jest droid chyba. Taki droid. Ma jakiś granat. Dobra. Pozbyć się zagrożenia! Raz! Nie, to nie jest droid chyba, nie. Jednak droid. Co to jest? Przejmij kontrolę. O, to może być fajne. Nie! Droid poszedł zabijać. A my po cichutku, po malutku. Przepraszam. To był odruch. To był odruch Solosa. Co jest? No tam jest wieżyczka. Gdzie? Tu jest. Tu. Typ sojusznika. Okej. Okay. Jak to nikogo tu nie ma? Robimy tu bałaganu. Dobra. Zwarcie jest w sumie najlepsze na takie, na maszyny, na drony, na wszystko, co zawiera w sobie jakąś tam elektronikę. No, mieliśmy. Akurat złapaliśmy jeszcze Nicole. O, to jest tryb sojusznika, więc one będą nas bronić. No, przynajmniej powinny. Jednak nie jesteś naszym przyjacielem. Nie odpuszczać to! Coś się uda wziąć z nich, chyba jednak nie, niestety.
z tego droida też, nie? Droid taki droid, tak. Dobra. Ranny żołnierz! Wiem, jestem zły. Tylko pogarsza swoją sytuację. Wyłącz! O cholera. A to co, E-209 z Robocopa? Na to wychodzi. Pan ładnie się zepsuł, dobra. Jambalaya. Dobra, my sobie to jeszcze obszukamy, bo tu jeszcze coś leży. Nie wiem, czy zdołam je podnieść. Nie, raczej nie. Nie, z tych dronów już raczej nic nie odzyskamy. A szkoda. Tu coś leży, ciekawe co. Mam nadzieję, że te maszyny nas nie będą atakować. Co to jest? Fireball spray. Coś, ktoś tu? Możemy tu wejść. Dziękuję. Wrzucimy coś na ruszt. No to tak dziwnie, jakby ciemnie, cholera. No tutaj pokazuje mi, że z tyłu jest jakiś terminal. Co to jest? Magdaka też weźmiemy. To jest takie trochę dziwne. Typ sojusznika, dobra, nic nam nie zrobi. Co my tu mamy? 5555 FF. To 5555. 5555. Aha, albo FF55, dobra. No ciężka sprawa. 5555. FF, dobra. No okej. No słuchajcie, ja tutaj jeszcze wolę przeszukać wszystko. Czy my tu nie mamy jakichś nieproszonych gości? Thank you.
Nie, jeszcze wolę sprawdzić. To już chyba wszystko. Tutaj pamiętam, jakieś wrogie AV-ki jeszcze kiedyś lądowały. A, popatrzcie, tu jest coś na górze. Nie wiem, czy ja tam wejdę. Tylko gdzie? Gdzieś tutaj leży między... No to raczej tego też nie przejmiemy. No trudno. Jak mówię, tu kiedyś lądowały jakieś wrogie AV-ki. Co na wszelki wypadek, jakby jej się odwidziało. Tryb sojusznika jest. Co jest? Wow! Co my tu mamy? Co ty nie powiesz? Że niby mła się chowam? Jak mogłeś? Dobra. No to tu pewnie ta AV-ka wylądowała, o której mówiłem, tylko nie widziałem, że wylądowała. Neutranerka. No niezłe, niezłe te giwery mieliście, nie powiem. Dobra, spadamy stąd. To by było chyba na tyle. Dobra, słuchajcie, robimy teraz, kochani, tak. Najpierw wchodzimy sobie w dziennik i jedziemy pogadać z Kerem. Teraz wchodzimy sobie na mapę. No i Kery, gdzie ty? O, fajnie, bo tutaj musimy koło tego przejechać, a przynajmniej powinniśmy. Popatrzcie, tutaj mam jeszcze jedno zadanko, do 19 jest jeszcze trochę. Więc tak, może przejedziemy sobie tutaj do tej karty Tarota. A może nie. 400 metrów. Gdzie ja schowałem mój motocykl? Gdzieś tu w chaszczach stoi pewnie. Bo słuchajcie, jest 11.45. Do 19 mamy... Ohoho, jeszcze trochę roboty. A nie wiem, bez zrobienia tych misji z Kerem chyba się nie odpalą misje z Askrax. Tak
Tak sobie myślę, ale głowy nie dam. A wiecie, że ja nie włączyłem w ogóle tego? Nawet nie wiem. Nie włączyłem nam zegara i nawet nie wiem, słuchajcie, ile my już gramy, ale będę grał tak na wyczucie, wiecie? Czyli tak jeszcze z 10 minut. Tutaj chyba, o ile dobrze pamiętam, tutaj jest coś tam od Arasaków. Tak, poszło. Nasi już to obrabiają. Niech dział reklam podepnie link na tej babeczce z galerii. Prosto na wirtual. Księżyc, dobra. Wilki do niego wyją. Ej, serio, naprawdę nie włączyłem. Nie wiem, czy odcinek będzie dłuższy, czy krótszy. Co tu się dzieje? C7A. Na ziemię, gleba buje! Co mi nie trenerzy? Wykorzyć go stamtąd! Nie mogę go namierzyć. Dobra. Pozycji przy śmierci to one mają, to oni mają boskie. Co to się działo? Wygląda jak jakaś gruba akcja, słuchajcie. Przejazd, ale to jest ciekawe, słuchajcie, że w tunelu rosną drzewka. Nie mnie oceniać. Może ja się nie znam. Patrzcie, jakaś lasencja. Na pewno ją ścigali. Ach, zła kaka. Próbowała. Nie udało się. Tu ją zapędzili i niestety tu zginęła. Nie zdążyłem. Zaraza. Dobra, mamy. To będzie tak, tu, a my mamy jechać tu. To my teraz tak, tutaj fajnie by było pojechać, to zrobić. I zahaczyć tutaj o to rondo całe. Gdzie co, to spróbujemy jeszcze.
już chyba wiem, o co tam chodzi. Pudrują nosy w kryształowym pałacu. Swoje kosztuje. Dobra, okej. Okay. Dostałem potwierdzenie. Dzięki za zaokrąglenie sumki. Jestem teraz w innej części miasta, ale podjadę jak najszybciej. Dealer. Może uda mi się tam przeskoczyć. Jakiś mnich buddyjski. Co my tu mamy? Jest urna ta. Się jakaś drzazga. Nic. Ktoś chciał się tu schować. Dobra, spróbuję wyjść z kolumbarium. Tutaj jest gdzieś również grób Evelyn Parker. Nie wiem, czy będę musiał, czy będę umiał go odnaleźć. Tu Jenkins. Antonio Perales, ukochany przyjaciel i brat. Alt Cunningham. Jest. Evelyn Parker. Spoczywaj w pokoju. Idziemy dalej. Nie ma szans. Jestem techniczką, a nie cudotwórczynią. Dobra, kochani, teraz tak. Nasz plan się nie zmienił. Oczywiście jedziemy do Kerego na Bibkę. Popływamy sobie. Po prostu dostarcz mi te ogniwa, sama ich nie złożę. Stary, nie muszę dla ciebie robić. Nie podoba ci się, to poszukaj kogoś innego. Szkoda mi tej Ewelin, naprawdę. Nie wytrzymała. Sobie możemy zwolnić. Ci ludzie nas nie interesują. Natomiast Erondajta na razie nie będziemy kupować. Wiem, że kusi. Ale tu jest, a przynajmniej był,
ten mnich buddyjski kiedyś, u którego ja brałem medytację, to zadanko z medytacjami, ale nie mogę. Przykra sprawa. Zresztą czekajcie, zobaczymy, ile ten Erondite kosztuje. Czy to 55 koła? A co tam, słuchajcie, raz się żyje, potem się już tylko straszy. Jadziem do Kerego, słuchajcie. Jak zajechać, to zajechać jakąś konkretną furą. dziękuję, pani Okada. Jest strasznie toporny w prowadzeniu, muszę wam powiedzieć. Nie jest to najszybszy samochód w Night City. Ale na pewno jeden z najładniej wyglądających. 155 tysięcy etków poszło się rozmnażać. No niestety. Za jakość się płaci, ale obiecałem, to kupiłem. Kerry, patrz jaką brykę se kupiłem. Gościu, mam taki sam jak ty. No cholera, w końcu mamy reputację, więc trzeba czymś porządnym jeździć, nie? I tak byśmy wydali te pieniądze, a co to za różnica, czy teraz, czy później. Ta luksusowa marina gdzieś. Wow, sorry! Z drogi śledzie, bo solo jedzie. Dobra, tu gdzieś się zatrzymamy. Jest ta marina. Jest marina, to powinien być jakiś luksusowy parking. Tylko, że ten mój Erondite tam się za bardzo nie mieści w standardowych miejscach. Dobra. Jesteśmy na parkingu. I słuchajcie, ja się z tego miejsca z wami pożegnam. Jest. Dziękując wam za to, że jesteście, oglądacie, komentujecie, subskrybujecie i zapraszając was z tego miejsca na kolejny filmik. Bywajcie.